żeby dzisiaj tutaj być, czy wygrać spotkanie. Przez długi okres czasu żeśmy pracowali na to, żeby piąć się w górę tabeli i dzisiaj mieliśmy szansę nie tylko pozostać na tym miejscu, ale również zmienić przewagę nad Zawiszą, nad Termaliką. Nie udało się. No, ale ciężko było dzisiaj wygrać mecz, jeżeli pierwszą połowę praktycznie nie dojechaliśmy tutaj do Niecieczy, bo ta gra była naprawdę słaba, z naszej strony bardzo niemrawa. W drugiej połowie było troszeczkę lepiej, ta gra się troszkę ożywiła, być może wpływ na to miały też zmiany, ale z kolei no, błędy indywidualne przy bramkach na pewno spowodowały to, że dzisiaj Niecieczy ma 3 punkty, a nie Krakowia. Także gratuluję trenerowi, gratuluję drużynie Termaliki zwycięstwa. My mamy przed sobą następne spotkanie i na tym meczu najbliższym będziemy się musieli skupić, a z tego dzisiejszego wyciągnąć wnioski. Dziękuję. To będzie wszystkie drużyny. Kazimierz Moska. Dziękuję bardzo za gratulację. Myślę, że nie zawaham się użyć tego słowa, że jest to historyczne wydarzenie dla Termaliki, zwycięstwo nad Krakowią. W meczu mistrzowskim na pewno jest to dla nas bardzo cenne. Gratulacje myślę należą się przede wszystkim zawodnikom, którzy rzeczywiście dali z siebie wszystko. I tak jak zawsze powtarzam, nie patrzymy na tabelę, natomiast cieszy nas samo zwycięstwo i 3 punkty w dzisiejszym meczu. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? To dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.